Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam wszystkie potrzebne lokacje do 8 tygodnia wyzwań oraz powiem wam, jak odblokować władcę z gliszcz. Zanim zaczniemy, też raz wam wszystkim przypomnę, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania możecie wyjść z meczu. Nawet jeśli to zrobicie, to i tak wam się ono zaliczy. I jeszcze jedna mała uwaga. Nagrywam to przedwcześnie. Wyzwania do gry powinny być o 16:30. Okej, już bez dalszego przedłużenia zaczniemy od wyzwań, które wymagają dokładnych lokacji, aby je wykonać. Pierwsze wyzwanie w tym tygodniu jest podzielone na etapy. Pierwszy etap z dwóch wysyła nas dokładnie to miejsce. Za zadanie mamy przeszukać tę mapę, czyli po prostu jej użyć. Jak to zrobicie, to blokujecie drugi etap tego wyzwania. Ale zanim się zabierzecie za ten drugi etap, najpierw musicie rozpocząć nowy mecz. Jak już tę mapę przeszukaliście, to w nowym meczu musicie odwiedzić miejsce, które X-em wyznacza ta właśnie mapa. Gwiazdka powinna pojawić się dokładnie tutaj, na początku pasa startowego w lodowych lodowiskach. Wystarczy, że podniesiecie gwiazdkę i zadanie wykonane. Pamiętajcie, że najpierw musicie wykonać pierwszy etap tego wyzwania. Następne wyzwanie z tych potrzebujących jakiejś lokacji także jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich brzmi: zadzwoń na numer Durburger dużym telefonem na wschód od zgubnych ziem. Okej, wiem jak to brzmi, ale pozwólcie, że zabiorę was w dokładnie to miejsce. Jak widać, stoi tutaj ogromny telefon z logo Burgerka oraz numerem telefonu. Samo wyzwanie jest bardzo proste. Wystarczy po kolei, bez pośpiechu, wcisnąć każdą cyfrę numeru do pana Burgerka. Niestety, na pewno uprzykrzą wam to inni gracze. Na to jest tylko jeden sposób. Broń. A wracając do tematu telefonu, to numer można wybrać uderzając odpowiednią cyfrę zbierakiem albo strzelając w broni. Jak już to zrobicie, to odblokujecie drugi etap, który każe wam zrobić to samo, ale z telefonem pana Pomidorka, który skrywa się na brzegu mapy pod drzewem niedaleko podium. Sprawa tutaj wygląda tak samo, ale musicie zadzwonić po prostu pod inny numer, który jest na logo pizzerii. Kolejne wyzwanie z tej kategorii wysyła nas w poszukiwania kawałków układanki pod mostami i w jaskiniach. To wyzwanie będzie polegało na poszukaniu takich oto puzli, które były już w 5. sezonie. Niestety nie znamy przedwcześnie ich lokacji, ale znamy ich możliwe lokacje. Będzie 7 puzli do zebrania. Zanim wam pokażę te możliwe lokacje, to miejcie na uwadze przypięty komentarz. Wkleję do niego link do mapki, na której będą już potwierdzone lokacje puzli. A teraz pokażę wam możliwe lokacje puzli z obu kategorii miejsc. Do tego wyzwania gorąco polecam kulojazd, aby móc szybko i sprawnie przeszukać te miejsca. W kategorii mostów to puzzle powinien pojawić się tutaj przy pogodach pomyślności. Następny może leżeć pod tym mostem na pustynnej części mapy. Jeszcze jeden pod tym pustynnym mostem. Oraz pod tym mostem. Okej, to chyba tyle z mostów. Jeśli chodzi o jaskinie, to jeden puzzle powinien pojawić się gdzieś w jaskini Yeti na zimowej części mapy. Następny puzzle może skrywać się w jednej z tych trzech miejscówek w zgubnych ziemiach. Inną, mniej znaną jaskinię znajdziecie tutaj przy wykrzywionych wieżach. Zdziwię się, jeśli tutaj nie będzie puzzla. Inną możliwością jest to miejsce w samotnym schronisku. Równie dobrze puzzle może pojawić się w tej mniejszej jaskini. Pamiętajcie, że to tylko moje strzały, ale warto spróbować z kulojazdem. Mapka zostanie przygotowana dopiero kilkanaście lub kilkadziesiąt minut po wyjściu wyzwań. Miejcie na uwadze przypięty komentarz. Reszta wyzwań to bułka z masłem, którą przedstawiliśmy już kilka razy. Ale do jednego z wyzwań przyda wam się ta oto mapka. Wyznacza ona wszystkie możliwe lokacje, w których to może pojawić się automat. Uwaga, automaty nie zawsze pojawiają się w miejscach, w których mogą się pojawić. To niestety jest kwestią loterii, dlatego mogę wam tylko życzyć powodzenia. Jeśli wykonaliście wszystkie wyzwania z poprzednich tygodni i dowolnych 6 wyzwań z tego tygodnia, czyli w sumie 55 wyzwań tygodniowych, to w nagrodę otrzymacie skina Władcę z Gliszcz, a z nim możliwość odblokowania zbieraka oraz jego plecaka. Nie musicie zbierać sekretnych gwiazdek ani sztandarów, aby móc odblokować tę postać. Jak co tydzień po wykonaniu wszystkich wyzwań w tym tygodniu, otrzymacie taki oto token wczytywania oraz możliwość zebrania sekretnej ikony sztandaru, której lokacje zdradzają nam ukryte w pomniach koordynaty. Sztandar powinien pojawić się tutaj, gdzie te 4 kordy się łączą. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w Wyście Bojowym.